Wiemy już, jak pielęgnować karoserię auta, a co z wnętrzem? No, okazuje się, że do pielęgnacji wnętrza również można używać różnych środków, w zależności od tego, czy nasz samochód jest drogi, czy tani, czy chcemy wydać na to więcej pieniędzy, czy mniej. Wszystko jest uzależnione od tego, ile chcemy wydać, jak chcemy to zrobić. I z jakich materiałów wykonane jest wnętrze samochodu. Dokładnie tak. Stoimy przy naszej dopieszczonej od zewnątrz limuzynie. Czas zająć się środkiem. No, ponieważ mamy do czynienia z autem klasy premium, to trzeba też wybrać specjalne środki do pielęgnacji wnętrza. Wynika to z tego, że w aucie klasy premium stosuje się inne materiały niż w autach tańszych. Mamy tutaj do czynienia ze skórą, z aluminium. Nie mamy zbyt wielu powierzchni z plastiku. Także musimy odpowiednio dobrać preparaty. Tutaj niestety nie możemy pracować takimi zwykłymi, tanimi nabłyszczaczami do plastików. Nie nadają się na przykład do tapicerki skórzanej. W przypadku elementów aluminiowych też warto użyć specjalnych środków. Za chwilę pokażemy, jak się to robi. Z zewnątrz auto już jest czyste. Natomiast w środku niestety odrobina kurzu. Plastik jest zmatowiały, widać, że niegdzie odciski palców. Co możemy z tym zrobić? Tutaj akurat mamy plastikową deskę rozdzielczą, zdaje się, że obszywaną skórą, może przynajmniej czymś skóropodobnym. Co z takim materiałem można zrobić, żeby wyglądały ładnie, jak nowe? Można go wyczyścić i odświeżyć, a przy okazji zakonserwować przy pomocy specjalnego środka do desek rozdzielczych. Mamy dwa rodzaje środków. Środki nabłyszczające oraz produkty do desek matowych. W tym przypadku proponowałbym użycie produktu do produktu matowego. Natomiast te elementy tutaj skórzane, przywrócimy im tutaj elastyczność i połysk przy pomocy mleczka do skóry. Zdaje się, że konserwacja takich elementów to jest dosyć ważne zagadnienie, przez to, że one są narażone na promieniowanie UV. W związku z tym im częściej dbamy o to, żeby były pokryte właściwym środkiem pielęgnacyjnym, tym dłużej się będziemy cieszyli po pierwsze kolorem, a po drugie fakturą materiału, bo zdarza się często w autach parkowanych pod chmurką, że takie deski rozdzielcze, takie materiały na przykład pękają, rozchodzą się na szwach, deformują się czasami. Zgadza się, jest to element bardzo narażony na nagrzewanie się, tutaj padają promienie słoneczne, także brak regularnej konserwacji sprawia, że po kilku latach użytkowania samochodu przestaje to ładnie wyglądać. Czyli jak zwykle, żeby nie przykryć brudu produktem, zaczynamy od przetarcia, wyczyszczenia i dopiero wtedy nanosimy produkty konserwacyjne, tak? Tak jest. Kolor nam się od razu zmienił tej deski rozdzielczej, stał się głębszy. Nie taki matowy. A co z kierownicą? Czy są jakieś przeciwwskazania, żeby nabłyszczać również nią? Czy te produkty, takie połyskliwe przypadki nie powodują tego, że kierownica robi się śliska? Z kierownicą należy tutaj postępować ostrożnie. Dobrze, to ją przetrę teraz suchą szmatką, tak. Drugą stroną. Akurat ten produkt jest do matowych desek rozdzielczych, on nie nadaje takiego typowego nabłyszczenia, nie zostawia tej silikonowej warstwy, także akurat ten produkt możemy stosować, natomiast w przypadku produktów nabłyszczających z kierownicą należy obchodzić się ostrożnie. W tym samochodzie, jak to w aucie klasy premium, mamy skórzaną tapicerkę. Ta skóra chyba nie będzie dla nas dużym wyzwaniem, bo jest dobrze zachowana, nie ma przetarć, nie jest szczególnie brudna, ale jest odrobinę matowa. Czy tak powinno być? To akurat, że jest matowa, to dobry oznak, dobra oznaka. Natomiast warto o skórę dbać, regularnie ją pielęgnując, ponieważ zachowuje ona wtedy swoją naturalną elastyczność i nie pęka nam po kilku latach użytkowania. Dlatego ważne jest, żeby regularnie tą skórę konserwować. Czyli chcemy użyć środka, który będzie konserwował, zmiękczał, zachowywał elastyczność, tak, tej skóry, ale bez nabłyszczania. Bez nabłyszczania. W doborze środków pielęgnujących ważne jest to, żeby środek nie nabłyszczał zbytnio skóry, tylko zachował jej naturalny wygląd i nie powodował tak zwanego efektu ślizgości. Skóra musi być naturalnie chropowata, nie możemy się ślizgać na tej skórze. Rozumiem, że klasyczne środki jakieś takie do pielęgnacji plastikowych desek rozdzielczych tutaj nie wchodzą w rachubę. Dlatego one właśnie się nie nadają, tylko stosujemy do skóry środki. Stosujemy specjalne środki. Tutaj już mamy przygotowany preparat. To są, rozumiem, środki w formie mleczka. Tak, jest to mleczko konserwujące, nabłyszczające, spełnia też funkcję czyszczącą. Także może nałóżmy, zobaczmy. Czy coś warto wiedzieć o stosowaniu takich środków? Czy są jakieś
zastrzeżenia, nie wiem, specjalne jakieś tam triki, jak to nanosić. Jak... Środek nanosimy przy pomocy ściereczki i polerujemy do uzyskania równomiernej, gładkiej. A spróbujemy na tym kawałku, który jest dosyć płaski. Widzę, że konsystencja jest faktycznie rzadka, jest to typowe mleczko. Mam wrażenie, w tym momencie ten środek widzimy, że stwarza taki efekt połysku, natomiast on wsiąka, wchłania się. Po chwili on przestanie się, powierzchnia przestanie się błyszczeć, natomiast co widzimy, kolor został wyciągnięty. Mhm, tak, jest taki bardziej głęboki, zgubiliśmy tą szarość, która jest dookoła, znowu mamy piękny grafit. Czuć też zapach produktu, co też jest bardzo ważne. Nasi widzowie tego nie poczują. Tak, jeżeli zrobi się całe wnętrze, no to skóra pachnie świeżością. Tak, faktycznie ma to nawet taki zapach świeżej tapicerki skórzanej. Jeździmy dziećmi, fotele brudzą się zawsze, to jest oczywiste. Ale nie tylko wtedy. Wyobraźmy sobie taką sytuację. Wybraliśmy się sobie rano z Warszawy do Łodzi. Po drodze strasznie zgłodniliśmy, ale jako zapobiegliwi polscy kierowcy zabraliśmy ze sobą podstawowe materiały, produkty żywnościowe. Parówki, musztarda, ketchup, na krótki postój na mopie o bardzo bogatej infrastrukturze, jakie mamy na autostradzie A2. Jak znalazł, bo tam jedyną rzeczą, jaką możemy zrobić, to akurat nie jest jedzenie czegokolwiek, bo miejsc do jedzenia nie ma. Wyciągamy sobie paróweczkę, siadamy sobie z tyłu, żeby było wygodniej. Mamy ketchup, musztardę, czyli wszystko, co jest nam potrzebne do szczęścia. No, mieliśmy szczęście, musztarda, ketchup nie spadł. Ale zrobimy wszystko, żeby to siedzenie pobrudzić. Jest muszarda, jest. Siedzenie nie będziemy brać, bo trochę bez sensu. Ale jakbyśmy sobie chcieli ketchup z musztardą. A co? Ja mam dziką radochę. Siedzę i brudzę fotele w samochodzie. Normalnie... Jeszcze nie swoim. Jeszcze nie swoim. Swoim bym tego nie zrobił. No ale skoro mamy sprawdzić, ketchup też spada, ale zobaczmy jedną rzecz. Musztarda z parówki spada szybciej niż ketchup, więc jeśli ruszacie w trasę, nie chcecie pobrudzić foteli, bierzcie ketchup. Trzeba coś z tym zrobić. Nie wiem, co brudzi bardziej, ale żadna plama nie wygląda dobrze. Tapis K2. Płyn do oczyszczenia tapicerki. Sprawdzimy przy okazji, czy to w ogóle działa. Śladu nie ma. Ani po musztardzie, ani po ketchupie. Nawet nie czuć, że tam była musztarda i ketchup. Plastiki i wygaszenia plastikowe to jest to, co w samochodzie zawsze warto dbać. Dlaczego? Jeśli tego nie zrobimy, z czasem wyblakną, stracą swój naturalny kolor. Ogólnie samochód będzie wyglądać dużo gorzej, co z pewnością przełoży się na jego wartość przy odsprzedaży. Tutaj mamy porysowaną, brudną nakładkę plastikową progu, ale nawet z czymś takim można zrobić coś, żeby do auta wsiadało się o wiele przyjemniej. Płyn do mycia plastików, czy to działa? Spryskujemy. Przecieramy. Prawie jak nowe. Widać efekt? Widać. Nadszedł czas na konserwację deski rozdzielczej. No, sposobów jest wiele, preparatów na rynku też. Dzisiaj wypróbujemy produkty firmy K2. Sposoby, znaczy możliwości są dwie. Albo będziemy mieć matową deskę rozdzielczą, albo błyszczącą. Ja wolę błyszczącą. Czy mnie widać za tą mgłą? Jak widzicie, zadbanie o plastiki we wnętrzu auta to naprawdę nie jest specjalnie duży wysiłek, bo produkty nakładają się szybko, rozprowadza się je bardzo szybko, efekt jest zauważalny też bardzo szybko. O czym warto pamiętać? O tym, że pod żadnym pozorem nie używamy tego produktu na kierownicę i na pedały. No, dlaczego? Kierownica będzie śliska, no, pedały również, a to będzie bardzo niebezpieczne. Ale sam produkt naprawdę działa. Ale wnętrzu bardzo ładnie pachnie.